bo ostatnio miałam przyjemność rozmawiać z Łukaszem Nowickim. Wy w fantastyczny sposób poukładaliście swoje relacje. Jak to się robi? Nie mam pojęcia, my żyjemy bardzo osobnymi życiami. Ja myślę, że to jest trochę też tak na wyrost pokazane. On ma swój świat, ja mam swój świat i po prostu ja myślę, że w ogóle ludzie nie powinni sobie wchodzić w drogę już. I myślę, że tego się trzymamy. I gdzieś tam mój syn już jest dorosły, jest pełnoletni. Oni się spotykają, umawiają, to już idzie poza mną. Także jakby mnie już w ogóle ten świat nie dotyczy.